Cudowny kwiecie polskiej ziemi, prostego ludu wiejskiej chaty, kielichu swym jak kryształ czysty, a cnót barwami przebogaty. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. O apostołko Bożej sprawy, aniołów chlebem wciąż karmiona, o gwiazdo ludu najjaśniejsza, służbie bliźniemu niestrudzona. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem cnoty męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa. Kochani, wyruszyliśmy w ten listopadowy dzień szlakiem męczeństwa Karoliny. Zachęcam, abyśmy wchodząc w tą tajemnicę, jak rozważaliśmy, najgłębszej relacji, do której Bóg nas zaprasza, abyśmy spróbowali wczuć się w tą sytuację, która miała miejsce 107 lat, kiedy tutaj około godziny 9 przyszedł żołnierz rosyjski. Przyszedł do domu, żeby wyprowadzić ojca i córkę. I my idziemy śladami, które oni pozostawili. Chcemy iść razem z Karoliną i z ojcem, niosąc ze sobą wszystkich, którzy stworzą naszą rodzinę, naszą wspólnotę. Chcemy iść razem z nimi, pytając o te najgłębsze relacje, które mówią o tym, że jesteśmy rodziną, wspólnotą. Zabieramy ich wszystkich na naszą drogę krzyżową. I tych, którzy są tak bardzo ciężcy, bo jest trudno z nimi iść. I tych, za których chcemy dziękować, bo nas wspierają. Chcemy zabrać na naszą drogę krzyżową, zwłaszcza chorych, cierpiących, tych, którzy w modlitwie dzisiaj polecają szczególnie swoje cierpienia, a te beznadziejne sytuacje, i chcemy się modlić o dar ich uzdrowienia. Zróbmy sobie już teraz intencję, żeby to wszystko, co przeżyjemy, zasługiwało na dar odpustu. Nie tego cząstkowego, bo tyle wysiłku, żeby już przyjechać. Ale chcę przez skupienie, modlitwę otworzyć serce na przeobfity dar odpustu zupełnego. Zróbmy sobie już teraz intencję, żeby na zakończenie nie było za późno. Zatrzymajmy się. Błogosławionej Karoliny i wszystkich.